Cześć, witajcie w nowej serii Warsztat Smoka. Tutaj próbuję oddzielić takie tematy bardzo merytoryczne, konkretne, techniczne od takich tematów bardzo ogólnych, takich, które są bardziej związane z zawodem programisty. Nie zamierzam tutaj robić takich półgodzinnych wykładów na jakieś konkretne tematy, bo po prostu uważam, że po taką wiedzę lepiej sięgnąć do książki i dokładnie sobie doczytać, samemu sobie wyćwiczyć, przepróbować jakiś konkretny temat. To ma być wprowadzenie do jakiegoś problemu, ogólne opowiedzenie o nim. Albo wyjaśnienie jakichś pewnych nieścisłości, czy wskazanie jakichś takich konkretnych informacji, które uważam za bardzo wartościowe, albo takie, które po prostu są ciekawe. Pierwszy film tego typu już się pojawił i opowiada o tym, jak program wygląda w pamięci RAM. Chciałbym te rzeczy trzymać osobno, stąd pomysł na tą właśnie serię. A więc pierwszy film pod nowym szandarem będzie o polimorfizmie. Na pewno znacie to pojęcie, na pewno używacie go w praktyce. Ale być może nie wiecie, jak konkretnie polimorfizm działa, to znaczy, jak to jest zrobione, że kiedy wywołujemy metodę na konkretnym obiekcie, mimo że zadeklarowany interfejs tego obiektu jest inny, to mimo wszystko wywołamy właściwą metodę. C jest właśnie ojcem takiego programowania obiektowego i wprowadza cztery takie podstawowe pojęcia do tego paradygmatu, mianowicie abstrakcję, hermetyzację, dziedziczenie. I właśnie polimorfizm. Dzisiaj opowiemy sobie o dwóch z tych pojęć, mianowicie o abstrakcji i o polimorfizmie. Także zapraszam do oglądania. Polimorfizm to jeden z podstawowych elementów programowania obiektowego. Występuje też pod innymi nazwami, mianowicie późne wiązanie albo wiązanie czasu wykonania. Zacznijmy od początku. Polimorfizm do działania wymaga wspomnianej wcześniej abstrakcji. Abstrakcja pozwala zawrzeć kontrakt pomiędzy programistą a klasami. W ramach takiego kontraktu programista dostaje gwarancję, że klasy będą realizować z góry określone metody, a w zamian za to każda klasa może realizować je po swojemu. Taki kontrakt nazywamy interfejsem. Klasa bazowa automatycznie jest interfejsem dla każdej klasy pochodnej, na przykład C. Klasa może mieć wiele klas bazowych, czyli może realizować wiele interfejsów. W językach bez wielodziedziczenia tę samą funkcję spełnia konstrukcja językowa interface, która jest odpowiednikiem klasy abstrakcyjnej w C. I teraz, do pola o typie interfejsu możemy przypisać dowolny obiekt, który go spełnia. Polimorfizm wkracza do akcji, gdy na obiekcie przechowywanym w takim polu chcemy wywołać metodę wirtualną. Program. Wywoła metodę z klasy, do której należy konkretny obiekt. I nie potrzebuje do tego celu sprawdzać, jaka to klasa. Magia! W niektórych językach, na przykład Java, wszystkie metody obiektowe są zawsze wirtualne, a w innych trzeba je oznaczyć specjalnym słowem kluczowym virtual. Robi się to po to, żeby nie płacić za polimorfizm tam, gdzie nie jest on potrzebny. Chociaż ogólna zasada polimorfizmu jest podobna w wielu językach, to myślę, że najlepiej jest omówić konkretną implementację na przykładzie C. Naszą klasą bazową będzie Animal. Deklarujemy sobie w niej dwie metody: whatname i speak. Metoda speak będzie wirtualna, a whatname nie. Tworzymy pod klasę dog i przesłaniamy metody z klasy bazowej. Nasz program będzie tworzył dwa obiekty. Pierwszy przypiszemy do wskaźnika na typ pochodny, a drugi do wskaźnika na klasę bazową. Czyli naszego interfejsu. Program wywoła metody z każdego obiektu dog. Jak już się spodziewacie, pomimo stworzenia obiektu typu dog dwa razy, przy użyciu wskaźnika na typ bazowy, efekt jest taki, że środowisko wywołuje metodę z klasy dog tylko i wyłącznie, jeśli jest ona oznaczona jako wirtualna. Taki praktyczny przykład użycia polimorfizmu to możliwość wrzucenia wszystkich elementów UI do jednej kolekcji o typie interfejsu UI, który zawiera metodę draw i wywołanie tej wirtualnej metody draw na wszystkich elementach. Każdy obiekt obsłuży żądanie po swojemu. Textbox narysuje prostokąt, checkbox kółko, a button kwadrat. Programista nie musi wiedzieć, jakie klasy będą w kolekcji zawczasu. Jedyny warunek to fakt, że będą spełniać zadany interfejs. Hmm. Kawa. No dobra, ale jak to jest zrobione? Skąd środowisko uruchemieniowe wie, którą metodę wywołać? Niektórzy mogą sobie pomyśleć, że ponieważ w C jest mechanizm RTTI, który pozwala na sprawdzenie, jaki typ kryje się pod danym obiektem, to właśnie w ten sposób polimorfizm jest zrealizowany w C. Ale po pierwsze, RTTI jest drogie, a po drugie niewygodne. Dlatego w C nie używa się go w mechanizmie polimorfizmu i można kompilować programy wyłączając RTTI bez utraty tej funkcjonalności. No tak, podstawowa klasa w C nie jest polimorficzna i dopiero oznaczenie jakiejkolwiek metody słowem kluczowym virtual powoduje, że kompilator uruchamia mechanizm polimorfizmu dla obiektów tej klasy, a konkretniej robi dwie rzeczy. Po pierwsze, dla każdej klasy bazowej zbiera listę adresów w pamięci wszystkich metod oznaczonych słowem virtual. Taka lista nazywa się po prostu tabelą wirtualną albo vtable. Po drugie, za każdym razem kiedy tworzymy obiekt klasy polimorficznej, konstruktor dokleja wskaźnik na tabelę wirtualną przed właściwymi polami obiektu, tak zwany vptr. Natomiast adres zwracany przez operator new wskazuje na dane. Dlatego jeśli chcemy być dociekliwi i poznać adres tabeli vtable, musimy Odjąć od adresu obiektu długość wskaźników w systemie, to znaczy 32 albo 64 bity. I kiedy środowisko uruchomieniowe wywołuje metodę wirtualną, pierwszą rzeczą jest sprawdzenie adresu do tabeli wirtualnej, a następnie odczytanie adresu żądanej funkcji. Ponieważ kompilator wie, którą funkcję z kolei wywołano, dodaje do niej odpowiedni offset. I dopiero wtedy środowisko wkłada nową ramkę na stos. I zaczyna wykonywanie kodu. Takie wywołanie polimorficzne jest nieco droższe, ale tylko w granicach 25% więcej od standardowego. No i oczywiście musimy pamiętać o tym, że każdy obiekt polimorficzny będzie zajmować więcej pamięci, bo musi przechować tyle wskaźników, z ilu klas polimorficznych dziedziczy. Tutaj wielki szacun dla ideologii C, że nie trzeba płacić za to, czego się nie używa. Czasami takie koszty wirtualności są pomijalne, a czasami nie. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, odsyłam cię do kompenium wiedzy dziadka w Sostrupa. Sekcja 3.2.3. Funkcje 3, wirtualne. Teraz jeszcze przypominajka o destruktorach. Pewnie słyszeliście, że w C++ destruktor powinien być wirtualny. Jest to z reguły prawda. Słowo kluczowe wirtual dodajemy do destruktora wtedy, kiedy dopuszczamy ewentualność, że ktoś może chcieć Usuwać obiekty klas pochodnych poprzez wskaźnik na klasę bazową. Jeśli nie dodamy tego słowa, zostanie wywo wywołany wyłącznie destruktor klasy bazowej, a zasoby zarezerwowane w klasach pochodnych pozostaną niezwolnione i będą tworzyć wycieki pamięci, czyli memoryliki. Mam nadzieję, że polimorfizm stał się trochę mniej tajemniczym pojęciem i nie brzmi już jak czarno-magiczne zaklęcie Level 35. I jak zawsze. Ten kanał żyje dzięki waszym udostępnieniom, komentarzom i subskrypcjom. Dzięki za wspólną kawę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!